rozwojową kawą. Patrzę, czy ktoś dołącza. A, udało się. Witam Was serdecznie. Witam osoby, które są na żywo i witam osoby, które oglądają sobie zawsze później i też w innych środkach przekazu. Ja dzisiaj trochę takim innym głosem, bo za dużo pozmieniałam sobie między klimatyzacją a upałami, ale miejmy nadzieję, że mój głos tutaj ogarnie sprawę. O, widzę, że dołączacie. Bardzo się cieszę. My jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj, tak patrzę, patrzę sobie na ściągę, w piątym kroku podróży bohaterki dla osób, które dołączyły teraz. Nagle to zaraz będę przypominać, o co w tym chodzi, ale się najpierw z Wami przywitam. O, witaj Edyta z Lublina. Agnieszka pisze, a jestem na żywo. Strasznie się cieszę, że jesteście. Zawsze ten moment, kiedy można dołączyć na żywo. Ja wiem też, bo z drugiej strony uczestniczę w różnych rzeczach. Coś fajnego robi. To jest takie poczucie, że jednak trochę jakby się było razem. Też było się w jakiejś po prostu kawie. O, zobaczcie, mam kawę też przy sobie. Mam nadzieję, że Wy też coś fajnego piszecie. Dzień dobry, Graszka. O, dawno Ciebie nie było. Dzień dobry, Magda. Właśnie, Agnieszka, ostatnio wspominałam Ciebie, bo zaczęłam podlewać graby. Ja 2 lata temu zasadziłam dużo młodych drzew, około 30. No i jeszcze w trakcie, kiedy jest susza, to trzeba je podlewać. No i jak Graszka była na warsztatach, to mi dzielnie w tym pomagała. I ostatnio, jak je nosiłam, słyszałam, a jak było miło, jak była Graszka. Bo to jest cała akcja z ich podlewaniem. Słuchajcie, witam Was serdecznie. Dzień dobry, o Karola. Cześć. O, jest i Dorota. Idzie zrobić kawkę. Super. Słuchajcie, dzisiaj jest piąty krok w podróży bohaterki. Podróż bohaterki jest takim pomysłem na wakacyjne, rozwojowe kawy, związane z wydaniem takiej kultowej książki w Polsce. Ja Wam ją pokażę. Maureen Murdock, Podróż bohaterki przez wydawnictwo Raven. I dlaczego ona jest kultowa? Ponieważ jest taka o niej jakby opowieść czy narracja, że ona jest pewnego rodzaju konkurencją, czy taką może raczej dialogiem. Jest mówiono o niej jako o konkurencji, ale tak naprawdę Murdock nie pisze o tym w ten sposób. Ona po prostu rozszerza podejście Campbella do podróży archetypowej człowieka. Campbell jest taką słynną postacią, jeśli chodzi o to, co odkrył, jeśli chodzi o archetypy, symbole. I my go wielokrotnie znamy. On tą podróż też rozpisał, czyli z jakich etapów składa się archetypowa podróż człowieka, a Maureen Murdock rozszerzyła to, tak uwzględniając w szczególności drogę kobiety. Ja nie powiem, że ja się zawsze z nią zgadzam, w tym sensie, że jak myślę sobie, że o rynku, jakby o kulturze tutaj europejskiej, w szczególności polskiej, no to niektóre punkty w moim odczuciu trochę inaczej wyglądają, że jednak kultura Polski poprowadziła kobiety w inny sposób. Na przykład ten ostatni punkt, kiedy jest ta iluzoryczna forma sukcesu. Kuwinka, jeszcze jedzenie to będzie za godzinę, kot tu mi się upomina o jedzenie. To ja nie mam takiego poczucia, że kobiety w Polsce już ruszyły do tego sukcesu, zdobyły go i są w takim miejscu, że dochodzą do wniosku, no nie, to jednak nie dało nam spełnienia. Bo ona drogo o tym tak pisze. Jest jeszcze mało kobiet, które wyruszyły taką drogę zewnętrznego sukcesu, która później może się okazywać w niektórych momentach iluzją, no ale najpierw trzeba tam dojść, żeby tą iluzję zobaczyć, ruszyć na to fata morganę. I nie chodzi o to, że to jest konieczne, no tylko, że pokazuje, że jest
trochę inaczej jednak niż tutaj, tak w naszym środowisku. O, dzień dobry, Magda, Ula, Gosia, poznaję, Sonia. Dzień dobry, Renatka, fajnie, że jesteście. No i dobra, i co dzisiaj? Kolejny punkt, ten piąty, czyli po tej iluzorycznej formie takiej sukcesu, przychodzi moment, kiedy się przeczuwa, czasami można to nazywać takim głodem duszy. Mardok to napisał, po prostu opisuje takim momentem, w którym coś wewnętrznie mówi stop. Nie. Jakby dość, nie? Że to, co było do tej pory, to w jaki sposób się żyło, to, co próbowało się wypełnić, na jakie normy się próbowało odpowiedzieć, jak się właśnie ten sukces próbowało do niego jakby dogonić, czy to na polu, powiedzmy, zawodowym, czy to na polu domowym, ten Marcinek, o którym opowiadałam, jedna z Was napisała do mnie, że próbuje na Marcinku, czyli na ciaście Marcinek dojechać do Audi A8. Bardzo mnie to rozbawiło, bo można i tak próbować. I że się budzi pewien rodzaj niezgody. I to jest taki etap, w którym się zaczyna widzieć, że nie da się zbudować satysfakcjonującego życia w oparciu o zewnętrzne normy, zewnętrzne wskazówki i zewnętrzne zadowolenie kogoś. Nie? Czyli ja na przykład na warsztatach zdarzają się u mnie osoby, które można powiedzieć według tych, wiecie, norm zewnętrznych, to mają wszystko spełnione. Życie zawodowe odhaczone super, rodzina super i właśnie to jest często też, to się mówi tak w granicach około drugiej połowy życia, to jest taki szeroki zakres, bo to jest mniej więcej od 35 roku do 45, pojawia się takie poczucie, że coś wewnątrz zaczyna pukać. I to każdy sam zauważa, bo to te pukanie jest w różny sposób, ale to się dopukuje te nie. To się dopukuje ten głód duszy i właśnie o tym jest ten dzisiejszy krok. I Mardok, ponieważ ona myśli bardzo tutaj w tej podróży bohaterki o kobiecie, to łączy to z takim, można powiedzieć, takim kontrastem z mężczyznami. U mężczyzn będzie po prostu odwrotnie. Ja dzisiaj rozszerzę ten aspekt związany, jak to się dzieje u kobiet, że bardzo często to się wiąże z takim jeszcze chęcią z jednej strony budowania poczucia własnej wartości już o siebie, ale jeszcze gdzieś na horyzoncie, w cieniu jest nie taki nieprzepracowany i niepuszczona chęć, żeby tata był dumny, dziadek był dumny, szef był dumny, jeśli jest mężczyzną. I generalnie jakaś postać mężczyzny była dumna z tego, co się dzieje. I ten moment to jest moment, w którym zaczyna się budować poczucie własnej wartości, uwaga, niezależnie od tego, czy ktoś będzie dumny. I tak jak mówiłam już w poprzednich punktach, to nie jest tak, że każdy można przejść, niektóre można próbować przeskakiwać i się z nimi nie zmierzać. I wiele osób nie podejmuje tej próby psychologicznej wyjścia z tego mostu, tak? Czyli podporządkowuje swoje życie, bardzo często nieświadomie, pod to, niezależnie już od tego na pewnym etapie nawet, czy rodzice żyją, czy nie, żeby byli zadowoleni, tak? Żeby tutaj akurat chodzi o postacie męskie, żeby były zadowolone, żeby się tata nie wstydził. I myślę, że wiele osób rozpozna w sobie też te takie momenty, z jednej strony pełni i szczęścia, jak sobie pomyślimy, że właśnie byłby zadowolony,
I te momenty, w których tak, a nie będę myśleć, co będzie myślał. I w tym punkcie rozprawiamy się z tymi połączeniami. Oczywiście najpierw je trzeba zauważyć. To ta praca psychologiczna zawsze na tym polega, że musimy sobie najpierw uświadomić, że na przykład naszą wewnętrzną motywacją jest to, żeby ktoś był zadowolony. I nieważne, czy nam powie, to nie chodzi o to, że ktoś przyjdzie i powie: tak, kochanie, to było cudowne. Chodzi o to, że to już jest w nas uwewnętrznione, czyli to może działać nawet jak dana osoba już nie żyje. Tak? Czyli to jest uwewnętrzniony proces, niezależny. Tak? Można powiedzieć, my go sobie wyobrażamy. I oczywiście podporządkowanie życia takiej właśnie wyimaginowanej relacji, bo ona nawet nie jest już relacją taką funkcjonującą, tylko często wyobrażoną, prowadzi do wielu rozczarowań, ale to, co chyba jest najgorsze, właśnie sobie przypomniałam, że nie puściłam Magical Forest. Puszczę na koniec. To, co jest najgorsze, że prowadzi do słabej relacji ze swoimi męskimi cechami. I tu rzeczywiście muszę powiedzieć, że ja to obserwuję bardzo. Ja z kobietami pracuję dużo, często i od wielu lat. I ten aspekt w Polsce obserwuję bardzo, że jest projekcja, tak? Czyli wyprojektowujemy, tak jak projektor rzuca coś na zewnątrz, tak samo psychika potrafi wyrzucić coś na zewnątrz. Wyprojektowujemy to, co jest związane z cechami męskimi. Jung na to mówił animusa swojego, na zewnątrz. I wszystko, co męskie, ma przyjść z zewnątrz. Ochrona granic, działanie, doprowadzanie spraw do końca, zdrowy rozsądek, uwaga, rozumienie świata w jego zależnościach, widzenie tego, jaki jest, a nie w jego złudzeniach. I to powoduje, że ten animus się wewnętrznie nie rozwija, bo on jest wyprojektowany. Ma przyjechać do nas z zewnątrz, najlepiej na białym koniu, w postaci mężczyzny, no, który to dostarcza w jakiś sposób. I ten dualizm, o którym mówię, później jakby jeszcze w 10. punkcie tej podróży archetypowej, oczywiście się my z nim rozprawiamy, bo to tak nie funkcjonuje, że psychika jest cały czas w takim dualizmie, ale to jeszcze długo, długo, zanim się będziemy trochę z tym rozprawiać. Na tym etapie jest to podzielone i różne jakby problemy właśnie z działaniem, z pójściem za sobą, za realizacją swoich marzeń, za brakiem odwagi do działania zgodnego ze sobą. To są rzeczy, które bardzo często są związane z nieustawioną relacją z własnym animusem. Tak? Czyli z tymi cechami męskimi w sobie. I utknięcie w tych działaniach, no, które zostaną uprawomocnione przez tego zewnętrznego mężczyznę, który, uwaga, ma proces odwrotny. Czyli ma nie animusa, tylko animę. I też kiedy nie jest ona integrowana, to wszystko, co kobiece, jest wyprojektowane na zewnątrz. Wiem, że to może być skomplikowane, ale kobieta może wyprojektować swoje męskie cechy na mężczyznę, a mężczyzna swoje kobiece, które odpowiedzialne są za rozwój duchowy, na kobietę. I wtedy, na przykład, w relacji może być tak, że obie strony są bardzo zadowolone. Tylko brakuje wewnętrznie, psychice, połowy jej cech. I wtedy, na przykład, relacja z mężczyzną, który ma wyprojektowany na mnie swoją animę, on będzie też robił wszystko, żebym ja nie ruszyła w kierunku rzeczy, które dla niego zaburzają ten obraz animy. Tu się można idealnie, że tak powiem, połączyć, niekoniecznie
jest to dla psychiki najlepsze wyjście. Więc utykam w tych działaniach. To bardzo fajnie o tym baśnie z biegnącymi wilkami opowiada o Sinobrodym. To jest właśnie, pokazuje, jak te męskie cechy w psychice kobiety, one się degradują. Sinobrody staje się oprawcą. Mówi, że możesz tak do swojej żony robić wszystko oprócz tego, 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 czyli kontroluje w ogóle jej dążenie do prawdy. No i to się oczywiście tam kończy archetypowym rozwiązaniem. Całej baśni nie będę tutaj opowiadała. Jak jeszcze ktoś jej nie zna, to bardzo polecam i w ogóle całą książkę Biegnącą z wilkami, która bardzo jest w tym temacie głodu duszy i jak w ogóle ożywiać w sobie te części na początek, żeby stały się bardziej głodne, a później, żeby w ogóle jakby zgodnie z nimi działać. I Sinobrody jest dokładnie o częściach męskich, które nie pomagają, tylko przeszkadzają, bo jeśli my ich nie integrujemy, i ja to widzę w snach kobiet, jak o tym opowiadają, to części męskie są postaciami męskimi, które pojawiają się w snach, które próbują gonić, są groźne, straszyć, które zdarzają się, że zabijają, nie? Czyli to animus docelowo jest olbrzymim, niezwykłym wsparciem wewnętrznym. Takim, że to po prostu głowa mała. Można powiedzieć, że animusa celem jest niczym innym niż kochać swoją kobietę, w której mieszka, wiecie, w jakimś takim metaforycznym ujęciu. Ale jeśli się go nie zintegruje, to on zaczyna być lekką mędą. Żeby to tak nazwać delikatnie, bo jest dużą mędą. I zaczyna być na przykład krytyk, o którym na pewno dużo wiecie, bo o nim się ciągle mówi, że ten krytyk i ten krytyk. Krytyk wewnętrzny jest niczym innym jak niezintegrowanym, niedobrze funkcjonującym animusem. O, Edyta pisze, dlaczego akurat te cechy uznajemy za męskie lub kobiece? Bo to przecież też jest schematyczne. No, jakby to bardzo dobre pytanie. Tak jest uznane. I jakby psychika je jakby rozpoznaje jako męskie i lub kobiece, tak? Jako metafora. Można powiedzieć, że sny też wykorzystują to, co jest, to, co istnieje jako język. I gdy jak to by się zmieniło, to psychika będzie używała czegoś innego do rozdziału. Ale jest użyte to, tak, w tym momencie, bo tak się kulturowo podzielił świat. Natomiast to nie oznacza, że w zewnętrznym działaniu to jest podzielone, tak? I to nie oznacza, że nie wiem, kobieta nie ma tych cech. Natomiast w tej archeologii jungowskiej, jakby te cechy przychodzą w psychice jako postacie męskie. Nie? Czyli jeśli psychika się rozwija i próbuje nabyć jakby te cechy w sobie, to one przyjmują obrazy mężczyzn. Nie tylko, to mogą być też różne inne obrazy archetypowe w środku, ale często to są postacie męskie. Nie? Czyli to nie jest coś, wiecie, że ktoś to ustalił, że to jest męskie lub kobiece. Tu mówimy o tym, jakie obrazy przyjmuje psychika, żeby opowiedzieć pewną historię. Nie? Więc to się wydarza, tak po prostu wydarza się samo. I oczywiście wszyscy mają wszystko w środku. Na pewnym poziomie można by było to wyrazić, nie wiem, postaciami zwierzęcymi. Tak, że też te cechy, o których mówiłam, będą bardziej związane, nie wiem, z lwem, a inne z tygrysem. Ale jak ja Wam powiem, że cechy granic są związane z tygrysem, cechy granic, działania, doprowadzania spraw do końca są związane z lwem, a rozwój duchowy, troska, opieka jest związane z tygrysem, to jutro wszyscy o tym zapomną, bo to jest wymyślone. Natomiast jak mówimy o cechach męskich i kobiecych, to każdy bardzo szybko w sobie rozpozna,
jakie są za tym obrazy idące, nie? Więc to jest po prostu język, w którym funkcjonujemy, nie? Można chcieć go przekształcać, ale on po prostu już taki jest na ten moment, nie? Czyli on wynika z obserwacji tego, co się pojawia w snach, kiedy psychika integruje pewne treści. Ale jakby ja rozumiem te pytanie, bo ja jak się tego uczyłam, to też mnie to jakby. Poczekaj jeszcze trochę. Też mnie to w jakiś sposób irytowało. Irytowało mnie to dlatego, że ja czułam tak, jakby mi to ktoś odbierał, tak? Że jeśli ja jestem kobietą, a jakieś cechy, na przykład stawiania granic czy działania są uważane za męskie, to jest tak, jakby one były mniej moje. Ale jak to zintegrowałam i mam swojego animusa jeszcze w kilku postaciach w sobie, to ja nie czuję, że one są mniej moje przez to, że są nazwane męskie. Bo ja je mam w sobie, mam cechy męskie w sobie i to w bardzo dobrej formie. Więc nie, tak trochę tutaj się dzielę samą, żeby pokazać, jak to działa. I teraz rozpoznanie tej opresyjnej części właśnie, nie, o której mówiłam, czyli tego sinobrodego jakby w sobie, jest bardzo trudne. Trzeba zobaczyć, że on jest, zobaczyć, jak działa, czasami bardziej oficjalnie, czasami bardziej podstępnie. Jak to się zrobi, to jest to seria dosyć złożonych emocji i uczuć. To wcale nie jest jakby taki przyjemny proces. Ja jak przechodziłam ten proces, to miałam taki sen, bardzo dla mnie znaczący, do tej pory go pamiętam, w którym uciekłam z więzienia. I siedziałam pod drzewem po ucieczce z tego więzienia i wszystko we mnie mówiło, że zaraz i tak mnie znajdą. To było tak trudne, wyrwanie się z tego funkcjonowania psychiki według właśnie tych norm, według tego, co jest uznane jako okej. W momencie, kiedy czułam, że na mojej wędrówce ja powiem nie wielu uznanym sposobom życia i funkcjonowania. I piekielnie się bałam tego kroku. I jak to zrobiłam? To nie było ze strony psychiki wsparcia i pogłówce. Bardzo dobrze. Idź dalej. Tylko był strach, był przerażenie i to trzeba było przetrzymać. I kolejny też etap, który zaraz po tym, że jest ta seria złożonych emocji i uczuć, też jest dyskomfort takiego odczucia samotności, bo wiele rzeczy, które robimy w poprzednich krokach, tych w podróży, są też po to, żeby mieć poczucie takiej współzależności. Jestem współzależna ze społeczeństwem, bo robię tak, jak oni zdecydowali, żeby robić. Czyli na przykład wybieram zawody, za które będę miała uznanie społeczne. Albo zrobię tak, żeby ludzie generalnie powiedzieli, ok, dobry wybór. Jak zaczynam iść swoją drogą, to tego wsparcia takiego nie będzie w wielu przypadkach. I jest poczucie takiej samotności, czy wręcz odczuć dyskomfortu, że zaraz zginę, bo nie przejrzę się w oczach innych. Oni nie powiedzą, jest dobrze, jest super, bardzo dobry wybór. I to nie jest taka droga, która jest drogą buntu, bo w buncie też można ugrząść i robić odwrotnie, ale tylko dlatego, że ciągle mnie wkurza jakby to, jak jest. Jest to bardziej droga pójścia za rozpoznaniem, co jest wewnętrznym krokiem, wewnętrznym właściwą drogą, wewnętrznym powołaniem. I to czasami po prostu jest stworzeniem zupełnie czegoś nowego. Jak ja pomyślę o tym, co ja robię, jestem facylitatorem programów rozwojowych z końmi, działam w sposobie, można powiedzieć, w zawodzie, który jakby nawet ciężko coś na jego temat powiedzieć, bo jest na tyle innowacyjny. I gdybym ja szukała wsparcia, uznania, oczywiście to robiłam,
Na początku mi się wydawało, że teraz muszę wszystkich przekonać, że to jest najlepszy zawód świata, i wtedy wszyscy powiedzą: jest okej, rób to dalej, i ja będę mogła pracować. Ale właśnie ta droga pozwoliła mi zobaczyć, że to ja muszę być przekonana, że to jest moja droga, bo na tym polega właśnie ten proces dojrzewania psychiki, że robi w pewnym momencie swoje kroki, a nie te kroki, które są uznane z zewnątrz. I po prostu jest to naturalny proces dojrzewania, który tutaj akurat Maurdok opisuje to w taki sposób, ale one jakby po prostu są, tak? Każda psychika dojrzewa i przeżywa te procesy. My nie możemy je tak opisywać w inny sposób, ale one i tak są. No, Koni Kreatywny pisze tak, dokładnie, dopiero zaczynam to rozumieć. I słuchajcie, ja nam wrzucę na koniec Magic Forest i będę powoli kończyć. Życząc Wam odwagi do ruszenia w ten punkt. To nie jest prosty punkt i można powiedzieć, nie wiem, czy nawet w jakiś sposób nie najtrudniejszy, bo to jest postawienie rzeczy na sobie. To jest zmierzenie się z dużą dawką różnych emocji i uczuć, też nieprzyjemnych momentami, i wymaga odwagi. Edyta pisze, dziękuję bardzo za tę kawę, ja też siedzę pod takim drzewem i bardzo się boję, zwłaszcza, że cały czas moją drogę ledwo widzę. Bardzo rozumiem, bo tam jej jeszcze nie widać. Ale to jest już, można powiedzieć, bohaterstwo, że się w ogóle z tego więzienia wyszło. I ściskam Was serdecznie, wakacyjnie. To już taka bomba od rana. No ale ona daje pewne efekty. Ściskam serdecznie i do zobaczenia za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie zajmujemy się kolejnym krokiem na mocnej rozwojowej kawie z podróży bohaterki. Buziaki, uściski i do usłyszenia.